Twoje ulubione tradycje świąteczne, bo Wielkanoc już tuż, tuż. Moja tradycja świąteczna? Uwielbiam mazurka. Mazurek mojej mamy z karmelem, ojej, już nie mogę się doczekać. Poza tym, chyba wiesz, po prostu nie mogę się doczekać bycia z rodziną. Ja mam takich mało teraz, szczególnie w tej pandemii i na szczęście już większość mojej rodzinki tam jest bezpieczniejsza, bo już jest po szczepieniach, więc czują się dobrze i będę mogła z takim większym bezpieczeństwem do nich pojechać, bo jednak za każdym razem jak do nich jeździłam, to wiesz, w maseczce, taka wiesz, przerażona, jednak gdzieś tam z tyłu głowy cały czas człowiek ma tą obawę, ale cieszę się, że będę mogła z nimi spędzić czas. Ja nie wiem, czy mam jakąś tradycję, no malowanie jajek to jest na pewno bardzo, bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o te takie około świąteczne rzeczy. Wielkanoc to też jest bardzo ważne święto w kościele, w związku z czym cieszę się zawsze na te triduum paschalne, bo ono zawsze jakoś tak mnie oczyszcza i cieszę się na nie. A jeśli chodzi o te około świąteczne rzeczy, no to malowanie jajek, święcenie pokarmów, to mi się zawsze z dzieciństwem kojarzy, bo zawsze jako dzieciaki, no to tam zawsze malowaliśmy z bratem te jajka, chodziliśmy z tatą na święcenie pokarmów, mama w tym czasie gotowała na święta, to takie fajne wspomnienie, miłe i zawsze ciepło na sercu się robi. Zawsze to byłby śmigus dyngus. Naprawdę. I tak jak moja mama tego nie znosiła, bo zawsze miała już zrobione włosy na święta, a tata ją po prostu zlewał wodą i to była katastrofa. I kojarzyło mi się to trochę z taką aferą domową od rana, bo podłogi mokre, bo fryzura zepsuta, ale ja jednak to lubię. I jakby ja się wręcz obrażałam, jak się zdarzyła taka jedna Wielkanoc, kiedy tata nas nie polał, to byłam bardzo obrażona. Także nie wiem, jak będzie w te święta, bo no zeszłe święta spędziliśmy osobno po raz pierwszy. Jeżeli będzie lockdown i taki naprawdę zakaz przemieszczania, no to myślę, że się nie zobaczymy po raz drugi. Ale to wszystko ze względu na ich bezpieczeństwo, więc no zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą święta, ale jeszcze tego nie wiem.